Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Bóg przecież nie posłał swego Syna na świat, aby go sądził, lecz aby go zbawił. Ten, kto w Niego wierzy, nie podlega sądowi. Ten jednak, kto nie wierzy, już został osądzony, ponieważ nie uwierzył w to, kim jest jednorodzony Syn Boży. Dzisiaj Kościół świętuje uroczystość Najświętszej Trójcy. Patrzymy na Boga, który jest obecny w trzech osobach. Patrzymy na miłość, która jest obecna, jest jednością, jest w trzech osobach. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. I w dzisiejszej Ewangelii, w tym osobistym dialogu Jezusa z Nikodemem, słyszymy, jak Bóg bardzo umiłował świat. I to słowo, właściwie trzy słowa z tej dzisiejszej Ewangelii, bardzo mnie poruszają. Pierwsze z nich to właśnie to tak bardzo. Tak bardzo Bóg umiłował Ciebie. On jest miłością. I nawet jeśli świat odrzuca Boga, to Bóg nie odrzuca świata. Świata, który umiłował, świata, który stworzył z miłości, stworzył na swój obraz i swoje podobieństwo. I przychodzi jako ten, który przychodzi, by uwalniać, by uzdrawiać, by pocieszać, by leczyć, by dawać pokój, by dawać radość, by przynosić miłość. Miłość, która jest bezinteresowna, która nie chce niczego w zamian. Tak bardzo, że aż można powiedzieć, słowa tego nie wyrażają. Tak bardzo. Bóg Cię kocha. Bóg kocha Ciebie dzisiaj z tym, w czym jesteś, z tym, z czym się mierzysz. Tak bardzo. Tak bardzo jest z Tobą, tak bardzo chce być blisko Ciebie. Drugie z tych słów, które mnie jakoś porusza, to dał. Bóg, który daje, Bóg, który jest hojny. Miłość, która jest hojna. I myślę, że wiemy to z doświadczenia, że miłość to nie tylko słowa, ale przede wszystkim czyny. Miłość, która się daje, która się rozdaje, która jest hojna. Można się zapytać, skoro, no właśnie, Bóg jest miłością, no to czemu posłał swojego Syna? Czemu sam nie stał się ciałem? Czemu jakoś, no właśnie, sam nie przyszedł, tylko wysłał na świat swojego Syna? I można, patrząc na to, jakoś zagłębiając się w tę wielką tajemnicę, widzimy, że Bóg dał swojego Syna po to, żebyśmy my mogli się utożsamić z Nim, żebyśmy my też mogli doświadczyć tego, że my też, ja i Ty, jesteśmy dziećmi Boga. Ty i ja. Ja jestem córką Boga, jesteś synem Boga. Byśmy razem w Chrystusie mieli tę samą tożsamość, byśmy mogli tego doświadczyć, że Bóg, który jest miłością, kocha Ciebie i mnie taką samą miłością, jaką kocha Jezusa, która była już przed założeniem świata. To jest ta sama miłość, którą ma do Ciebie i do mnie. I trzecia z tych rzeczy, trzecie słowo, to właściwie wiara. Czyli Bóg, który tak bardzo mnie umiłował, Bóg, który daje mi siebie, daje swojego Syna, który oddał swoje życie za mnie. I tak naprawdę, gdy przyjmuję Go, gdy przyjmuję to zbawienie, gdy przyjmuję Syna, to przyjmuję też samego siebie, przyjmuję swoją tożsamość, mogę doświadczyć tego, że jestem tym dzieckiem. I to, co ja mogę zrobić, to jest ta trzecia rzecz, to wiara. Wiara, o której dzisiaj też słyszymy w tym dzisiejszym słowie. Ale ja tą wiarę dzisiaj słyszę właśnie jako więź, też w kontekście tej dzisiejszej uroczystości Trójcy Świętej. Wiara jako więź. Bóg, który jest więzią, Ojciec, Syn i Duch, który jest jednością. I On, który zaprasza mnie do tego, by to wszystko przyjąć po prostu, by uwierzyć, by przyjąć Syna, ale by też chwycić się Go za rękę, by chwycić się tej miłości za rękę. Ostatnio słyszałam taki cytat, który sobie wynotowałam, ale nie znam jego autora, ale przytoczę go. Wobec nieskończoności chwały, do której jesteśmy prowadzeni za rękę, jak dzieci przez Ojca, każde cierpienie jest mgnieniem, nawet takie, które wydaje się wiecznością. Wieczna jest tylko chwała nieba. Cierpienie zawsze mija, gdy Bóg trzyma nas za rękę.
I właściwie właśnie w czym jesteś, w jakim cierpieniu dzisiaj, w jakiej trudności, z czym się mierzysz. Chwyć się dzisiaj Boga za rękę, Boga, który jedyny w Trójcy Świętej, który jest więzią, który kocha, który jest miłością, który chce Cię przez te kałuże, no właśnie, przez te kałuże cierpienia, przez te kałuże różnych trudności, przez te kałuże niepewności, trudnych decyzji, które być może masz do podjęcia, takich rzeczy, z którymi się mierzysz, które wydają Ci się murem nie do przeskoczenia. Chwyć się Go za rękę i daj się po prostu poprowadzić miłości. Można powiedzieć, że ta więź, właśnie którą jest Bóg, że tam się możesz skryć, że tam jest bezpiecznie. Jeśli w Twoim życiu dzisiaj jest jakiś zamęt, jest jakaś mgła, czegoś nie widać, nie widać brzegu, nie widać wyjść, nie widać rozwiązań, to w Bogu jest bezpiecznie, w tej Trójcy. Tam to jest bezpieczne miejsce, w którym możesz się skryć i chwycić się Boga za rękę i dać się Mu poprowadzić.